Zimno, mokro, szaro, ponuro. Do tego wieje. Nygusie, zamknij te drzwi, bo jeszcze jakiegoś zwarcia tutaj dostaniesz. Zobaczcie, jak mi nakapało. Jarać się chciało, więc nakapało. Witam was wszystkich, łapy, komentarze mile widziane. O tym, że reklam nie przewijamy, chyba przypominać wam nie muszę. Kiedy pojawi się reklama, wymień żwirek w kuwecie u kotka, wyprowadź pieska na spacerek, pozmywaj naczynia, zapasz sobie herbatkę, wymasuj plecki swojemu partnerowi. Tak się to robi. Grosz do grosza i będzie kokosza. Słuchajcie, tydzień czasu już mnie męczy choróbsko, raz lepiej, raz gorzej. Mam ataki kaszlu, coś mi się odrywa. Czasem zaczyna mi cieknąć z nosa, kiedy sobie myślę już po wszystkim, nagle znowu to powraca. Nie wiem, co załapałem, żadnego testu na wirka nie robiłem. Dzisiaj moja matulka pojechała z powrotem do Niemiec. Na razie babcia w domu opieki jest zaopatrzona. Zresztą w taką pogodę nie będę jej wyciągał na dwór. Mam nadzieję, że za tydzień już będę całkiem fit i będę mógł do niej jechać. Nie chciałbym jej zarazić jakimś paskudztwem. U mojej drugiej babci jest jej córka, także też ma pomoc. No i dobrze się składa, bo sam nie jestem za bardzo fit. Staram się nigdzie nie chodzić. Krótkie jakieś szybkie zakupy. Na siłownię wlatuję, ale lekkie treningi staram się trzymać od wszystkich z daleka, żeby czasami kogoś, słuchajcie, nie zarazić. Byłem przed chwileczką na zakupach w Dino. Niewielkie zakupy na weekend, żeby było coś do zjedzenia. No i była tam taka młoda, fajna dziewczyna, bardzo ładna dziewczyna z mamą na zakupach. Nie wiem, ile mogła mieć lat, 17, może 18, i cały czas mnie obserwowała. Jak na nią spojrzałem, widziałem, że tak delikatnie się uśmiechała, ale się peszyła. Wydaje mi się, że pewnie gdzieś mnie rozpoznała. Jeżeli oglądasz moje filmiki, serdecznie cię pozdrawiam. Będzie z ciebie fajna babeczka kiedyś, tylko dbaj o siebie, żebyś nie jadła za dużo herbatników, tak jak Nygus. Tutaj sobie kupiłem paczkę za całe 2,50, zaszalałem, tak się żyje w Polsce na bezrobociu. A pana, którego wpuściłem przed siebie w kolejkę, stałem już przy kasie, słuchajcie, i za mną stał młody chłopak, gdzieś ze 22 lata, miał tylko zgrzewkę, sześciopak, bronka, żywca. Spojrzałem się na niego, mówię, tylko Tomasz? Tak. Mówię, no to wejdź przede mnie. Myślicie, że chociaż powiedział dziękuję? Gdybym wiedział, że tak zrobi, miałem w sumie ochotę mu powiedzieć, skoro nie potrafisz nawet powiedzieć dziękuję, to wyp z powrotem za mnie. Tak by wypadało zrobić, żeby miał nauczkę. Słuchajcie, wpuszczasz go przed siebie, sam wychodzisz z propozycją, żeby nie stał z tą zgrzewką, nawet ci nie potrafi powiedzieć dziękuję. Dla mnie tacy to są w skrócie uje. Co z tego wyrośnie, taki mu? Muszę wam powiedzieć, że w ogóle sporo tych młodych chłopaków naprawdę nie mogę na to patrzeć, nie mogę na to patrzeć, sam nie mam dzieci, nie wiem, od czego to zależy. Piszcie mi w komentarzach, na pewno tutaj widzowie mają dzieci, o co chodzi z tą młodzieżą, macie pewnie synów, jeżeli macie takiego zamulonego na chacie, wytłumaczcie mi, co się stało. Patrzę i nie wierzę własnym oczom, jakie to są ślimazary, niepozbierane, mało kontaktowe. No ja naprawdę nie wiem, co z tego wyrośnie. Jak ja bym miał dzieci, miałbym takiego syna, to bym się zastanawiał, co ze mną jest nie tak, że spłodziłem takiego muła.
No sorry, że się tak wyrażam, ale no sami chyba potwierdzicie w komentarzach, że też to zauważyliście. No to już te dziewczyny są bardziej takie energiczne trochę, no też nie są takie jak za moich czasów, ale te chłopoki teraz, większość, nie mówię, że wszyscy, ale spora większość, wystraszeni, nierozmowni, nawet dziękuję ci nie potrafi powiedzieć. No. No słuchajcie, łapy opadają. Na szczęście babeczki z mojego rocznika, nawet te starsze, one jeszcze mają werwę i znają się, słuchajcie, na żartach. Tak. Bardziej są komunikatywne. Już wam nieraz wspominałem. Sąsiadki u mnie pod blokiem, na ławce. Te 80-latki. Z nimi sobie zawsze pożartuję. Zawsze się powygłupiam. One jak mnie widzą, zawsze do mnie dzień dobry, zagadają, pośmiejemy się. No nie wiem, dlaczego to starsze towarzystwo, ta starsza generacja ma jeszcze werwę w sobie, czy ludzie jeszcze z mojego rocznika też jeszcze idzie sobie z nimi pożartować się, powygłupiać. Chociaż nie wszyscy, też nie wszyscy zauważyłem, że sporo ludzi jest naprawdę przybitych. Ja rozumiem, pogoda nie taka. Ja sam też nie czuję się najlepiej od tygodnia. Mówię do was i już mnie zaczyna w gardle znowu coś drapać. Za chwileczkę może będę miał atak kaszlu. Sporo facetów w moim wieku też jest, nie wiem, może są na tabletkach jakiś. Mamy plagę teraz. Pełno ludzi ma problemy różne, nie radzą sobie z sytuacją. Byli zamknięci w domach i też zrobili się jacyś dzicy, niekontaktowi, zamknięci w sobie. Żeby było lepiej tutaj coś widać. No nie wiem, no ja odnoszę wrażenie, jakby gdzieś tak 25% ludzi w moim wieku było na jakichś tabletkach, słuchajcie, uspokajających. Mówiłem? O, już się odrywa. Wyciszających, jacyś wyobcowani, jacyś niekontaktowi, jacyś tacy markotni. A młodzież to bym oszacował 50 na 50. No tamto już jest po prostu, no ja nie wiem, no... No łapy mi opadają, no łapy mi opadają. Ja jestem ciekaw z tego pokolenia, jak oni zrobią kolejne dzieci i się dobiorą dwa takie nierozmowne, zamulone osobniki. Co z tego wyrośnie? No może dożyję, nie wiem, może dożyję tego czasu i zobaczę z tego pokolenia teraz zamulonego. Za 20 lat, jak oni się rozmnożą, co to będzie? No aż, powiem wam, strach mi pomyśleć. Ja parę dni temu byłem przy kasie, kupowałem jajka i tak układam zawsze na taśmę, żeby jajka były pierwsze, żeby lądowały na dole worka, żeby, wiecie, potem ułożyć coś na te jajka, na karton z jajkami, żeby się... Fajnie wszystko się zmieściło, żeby te jajka nie latały. No i stoję przy tej kasie, ułożyłem sobie jajka w pierwszym rzędzie. Oczywiście kasjerka musi złapać nie to, co jest pierwsze, tylko dała mi jakiś serek, dała mi jakiś coś tam i dopiero mówi, teraz jajka, nie? No i stało parę osób za mną w kolejce. Mówię teraz chwileczkę, chwileczkę, bo za szybko pani kasuje, nie w tej kolejności, co ułożyłem. Mówię, jajka muszą być na dole. Ona się tak patrzy na mnie, uśmiecha, babeczka gdzieś w moim wieku. Koło 50. Przepraszam, koło 30, przecież ja młodo wyglądam. Popatrzyła się, uśmiechnęła, mówi do mnie, no tak, faktycznie jajka muszą być na dole. Widzę, że zna się na żartach, więc mówię do niej, proszę panią, a jakbym wyglądał, gdybym miał jajka na górze? Wyobraża sobie mnie pani z jajkami, mówię, pod brodą?
Słuchajcie, jak się zaczęła śmiać na tej kasie, to nie mogła praktycznie mnie skasować. Aż oczy sobie przecierała, babeczka się popłakała. Taka starsza babeczka koło 70 stała za mną, też się popłakała, ale mi powiedziała: więcej takich osób jak pan, bo poprawił mi pan naprawdę humor. Żeby wszyscy tacy klienci byli jak pan, no to tak mi dodała na koniec. No i słuchajcie, i dla takich chwil warto żyć. To nie kosztuje wiele, to nie kosztuje wiele, no. Pomimo, że łażę zasmarkany, obherlany, może jeszcze coś, a nie czuję, no, potrafię jeszcze z siebie wydobyć to coś, żeby poprawić ludziom humor, no. Parę dni temu byłem w moim ulubionym sklepie też. Babeczka, która mnie obsługuje często na wędlinach, biegnie szybko do kasy z pełnymi reklamówkami, już w ciuchach wyjściowych, skończyła pracę. Ja tak patrzę, mówię, przecież, mówię, przez bramkę pani z tymi, co pani tam nazabierała, nie przepuszczą panią, złapią panią, co pani robi, nie? Tak w żartach, nie? Spokojnie, znam ochronę. No pewnie się znają, nie? Za chwileczkę ja idę do kasy, ona biegnie z pustą torbą, słuchajcie. Mówię, a mówiłem pani, że się nie uda? Teraz pani już nie ucieknie, nie? Spojrzała się, mówi, nie, masła tylko zapomniałam. Ale już był uśmiech, już był banan. Była przede mną na kasie, przybiegła z powrotem, spojrzała się na mnie. Uśmiechnęła się. Czy to jest takie ciężkie? No, wymaga więcej wysiłku niż powiedzieć komuś za to, że cię wpuścił przed siebie do kolejki. Dziękuję, no. To zajmuje na pewno o wiele krócej. No. No powiem wam, że naprawdę, no. Wczoraj znajoma stała przy wędlinach, coś kupowała, mnie nie widziała. Ja już zrobiłem zakupy, ale mówię, jeszcze sałatkę warzywną sobie kupię, bo mają tam nakładaną na wagę. I ona mnie nie widziała, bo była skupiona tam, wybierała z tej gabloty. Babeczka ją obsługiwała, a ja nagle mówię, tej pani proszę nie obsługiwać. Spojrzała się na mnie ta znajoma, takie oczy. Ta babeczka z zaladą, która mnie zna też, mówi, no ale już tutaj nakroiłam. Mówię, to ja sobie to wezmę. Mówię, tej pani, mówię, proszę nie obsługiwać. Tam Tomasz zapowietrzyło, nie wiedziała, co ma powiedzieć, ale zanim jeszcze tam coś wybrała, żeśmy se pogadali, żeśmy się pośmiali. Potem spotkałem ją jeszcze przy kasie, stała przede mną, tak się złożyło. Też żeśmy sobie pogadali. Przy kasie babeczka ją skasowała. Mówi, tam należy się tyle i tyle, a ja byłem za nią, nie? Miałem przegrodzone swoje zakupy na taśmie, mówię, zaraz, zaraz, mówię, a moje zakupy ta pani płaci za wszystko. Tamta znowu oczy na mnie takie, ta znajoma, zaczęła się śmiać. Ta babeczka na kasie wczoraj też mi powiedziała, no, że fajnym jest pan klientem, no. I się uśmiechnęła, no, mówię, wie pani co, no tak już mam, że gdzie nie pójdę, muszę coś dowalić, muszę komuś dokuczyć, bo nie byłbym sobą. Ona mówi, że i bardzo dobrze, bo dzięki takim jak pan świat jest weselszy. No, słuchajcie, to nie kosztuje pieniędzy, to nie kosztuje nic, a naprawdę podnosi na duchu, poprawia humor, wracasz z tych zakupów z bananem na twarzy, potem spotkasz jeszcze sąsiada czy sąsiadkę, coś tam dowalisz. No i tak sobie, słuchajcie, czas płynie, no. Chatę mam ogarniętą, wrócę teraz, zjem coś, posprzątam akwarium, bo już 3 tygodnie, filtr, szyby i tak dalej. Jak widzieliście na shortach, rybki nie dają mi posprzątać. Pewnie będą chciały się znowu ze mną ganiać i bawić, jak tylko rękę z gąbką wsadzę do akwarium, no to
Naprawdę muszę uważać, żeby ich nie zgnieść. Bo jak nie jedna, to druga przypływa, się smerają, ganiają ze mną. No, a Jaruś, kiedyś miałem z nim kontakt z bułą z Londynu. No, jak prowadził live'a i się go zapytałem, czy twoje rybki się z tobą bawią, to on odebrał to, że ja sobie jaja robię, tak, wykonują moje polecenia, jak mówię siad, to siadają. No najwyraźniej nie ma tak dobrego kontaktu z rybkami, jak ja mam ze swoimi. No. Fajnie, że się udało coś dla was nagrać, bo naprawdę już parę dni nie było. Wczoraj chciałem, ale jakoś się źle czułem znowu. No pogoda nie dopisuje, nie rozpieszcza. Trochę wam tu makaronu na uszy nawinąłem. Mam nadzieję, że trochę wam humor poprawiłem. Pozdrowionka, udanego weekendu i uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, bo teraz wszyscy są... Moja matula dzisiaj wyjechała też przeziębiona, a nie miałem z nią kontaktu za bardzo. Nie widywaliśmy się, także jej nie zaraziłem. Pełno ludzi wkoło jest zasmarkanych. Pozdrowionka, do usłyszonka.